Tu jest projekt zarządu w sprawie zadań powierzonych na prace remontowe drugich chodników oraz na budowę i modernizację ulic lokalnych wraz z osiedleniem na 2013. Paragraf pierwszy anuluje się zadanie pod nazwą rozbudowa ulicy Podkowica, opracowanie projektu i uzyskanie decyzji z RIT, kwota 61 600 zł. Paragraf drugi tworzy się następujące zadania. 1. Ulica Podkowica, ekspertyza geologiczna gruntów 7000. 2. Ulica Podkowica, przegląd techniczny stanu kanalizacji 4000. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I tu od razu wpłynęła do nas poprawka, którą rozmawialiśmy też na najdłuższej przerwie na ten temat druku 410 z panem Dominikiem Jaśkowcem. I przedłożył tutaj poprawkę, no bo była rozmowa dotycząca tego, że ja uzyskałem informację z IKIT-u, że te pieniądze powinniśmy za 61 600 wycofać, nie rozpisywać na to zadanie, nie mając, powiedzmy, przeprowadzonych tych badań geologicznych, tej dokumentacji. Pan radny Jaśkowiec, no myślę, że mając wiedzę z punktu widzenia pracy w Radzie Miasta, uważa, że jest taka możliwość i wpłynęła tutaj taka poprawka. Ja myślę, że ja najbardziej wtedy się przychylimy się do tego, przeczytam państwu poprawkę. Punkt pierwszy, zmienia się brzmienie paragrafu pierwszego na. To proszę bardzo. Ale została przedłożona pod zarząd, więc czytałem. Dobrze, nie, nie, no to po prostu chodzi o to, żeby nie anulować tego zadania w zakresie opracowania projektu uzyskania decyzji, tylko żeby zmienić zakres rzeczowy i tą ekspertyzę geologiczną i ten przekręt techniczny dodać do tego zadania. Czyli zamiast anulować zadanie, po prostu poszerzyć zakres rzeczowy. To jest zadanie, to jest 50 000 zł. I to ma sens. W ramach tej góry środków. Czy są jeszcze jakieś głosy tutaj? Łukasz? Tak, no byliśmy na tym spotkaniu z Biciem, w ulicy Podkowica, łącznie z Anielą. I problem jest jeden, no, załóżmy, że zrobimy tą ekspertyzę. No dobra, ale co dalej? Nie mamy zapewnionego finansowania na dalsze kroki. Nie mamy, bo wpisaliśmy na wieloletnie prognozy finansowej takie rzeczy, że to nam się nie zamyka. Zresztą prosiłem Ciebie, żebyś przygotował na dzisiejszą sesję takie zestawienie zarówno środków powierzonych, jak i również tej wieloletniej prognozy finansowej. Ewidentnie nie mamy pieniędzy na to, żeby cokolwiek dalej w Podkowicach zrobić. Tak, tu była też dyskusja. Co z tego, że wydamy 60 tysięcy na ekspertyzę, która tak w tym momencie mniej więcej wiadomo, o co tam chodzi, bo tam jest kurzajka, według słów pańskich i tu, i tam trzeba władować miliony, żeby 10 metrów wejść w ziemię, wybrać tą ziemię i dopiero wtedy ta Podkowica przestanie się załamać, przestanie pękać. Ale nawet zakładając, że tam jest jakaś idealna sytuacja, to i tak nie mamy pieniędzy, żeby to, co pracujemy, wdrożyć w życie. Zrobimy projekt, który skończy się projektem, a nie mamy przecież finansowania na następne lata. Więc potrzebujemy 60 tysięcy złotych na to. Chyba, że mamy pieniądze. Jeżeli mamy pieniądze na zrobienie Podkowica po wykonaniu ekspertyzy, okej, okay, to się zgadza. Tylko z tego, co ja słyszałem z jakichś czasów, tych pieniędzy nie mamy. Bo mamy rozdęty dwu albo trzykrotnie budżet na wieloletnie zadania finansowe i nie mamy po prostu pieniędzy. Czy się okay, czuje, czy moje drogi była rozdawane? Pani radna, pan wicegraf. Zresztą pan też była. No tak, była też na spotkaniu i z jednej strony rozumiem, że przygotowuję analizę i wszystkich, ale z drugiej strony mamy tutaj wiedzę praktyczną w postaci radnego Jaśkowca. Ja uważam, że moglibyśmy go posłuchać i teraz w czasu. Sam z IKIT nam mówił, że miał 16 lat, tam się uważa, że nie dzieje nic. Ale tam się nic nie będzie działo nigdy. Wiesz dlaczego? Bo tak trzeba podobać 10 milionów. Na takiej samej zasadzie moglibyśmy mówić z wieloma pomysłami, że nie, nie można. Nie, też ślepy kamery też nie możemy wycierać. Nie, nic się nie uda. Łukasz, nie, musimy zrobić. Tylko chwileczkę. Okej, dobra, musimy. Tylko chciałbym dowiedzieć się. Skoro IKIT mówi, że można coś zrobić, to uważam, że i tak można coś zrobić. Dobrze. Potrzebujemy parę milionów. No dobra, okej, to zadamy tak. Potrzebujemy parę milionów, żeby po prostu władować tą ulicę. Czy jest szansa, żeby na przykład w przyszłym roku z budżetu miasta Krakowa znaleźć te kilka milionów na remont Woskowica? Jeżeli by nie było, to myślę, że ja Woskowica nie wygrała 80 tysięcy. Proszę bardzo. Dziękuję. Tu pan radny Jaśkowiec też głosem. Proszę bardzo. Pierwszy, gratuluję wiedzy technicznej koledze Łukaszowi bardzo podli, że wie, że przebudowa tej ulicy kosztuje kilka milionów złotych. Trzy osoby. Nie wydaje się, że
Powiedz, które jest częściowo. Będę coś więcej. Wtedy się dalej nie chcemy. Po drugie, całe to zadanie jest prowadzone wnioskiem do wieloletniej prognozy finansowej Federacji Dzielnicy. Jak na razie przynajmniej od momentu zrobienia projektu do wykonania. I to jest bazowane, te kalkulacje są bazowane na tym, co powiedział kiedyś Zidzik. Tam chodzi o kwotę 1,5 miliona, a nie kilku milionów. A to już inaczej wygląda, prawda? Więc nie jest prawdą, że tam trzeba kilka milionów złotych. Po drugie, Zidzik zakłada, że jest tam kubelka, a przypominam, że robiliśmy prawdopodobowo z K14 i wcale nie było tam żadnej burzajki, tylko były pokłady torfu. I pewnie te pokłady torfu się tam dalej ciągną, a z pokładami torfu jest trochę inaczej niż z burzajką, bo nie trzeba takiej głębokiej stabilizacji gruntu robić. W związku z tym jak najbardziej zasadne jest to, aby zlecić opracowanie dokumentacji razem z ekspertyzami geologicznymi, które określą finalnie kwotę potrzebną na dostęp przebudowy tej zmiany. No oczywiście, tak jak powiedziałem, kiedyś nagrywa się pod kamerze. Jeżeli będzie dokumentacja i decyzja zliczyć te wszystkie pozwolenia potrzebne do przebudowy tej ulicy, to ja oczywiście będę się starał to zadanie sfinansować bezpośrednio z zadań programowych, czyli zadań Państwo drodzy budżetu miasta Krakowa, bo tak też kiedyś na ten temat rozmawialiśmy. Oczywiście są potrzebne dokumentacje, kosztorysy. A mam jeszcze jedno pytanie, bo Wysyki się wspomniałem, że jeżeli zarabiamy środki, minie wiele lat, to środki mogą przechodzić. Jak to wygląda? Bo jakaś pani? Tak za kiedy mówił? Nie, znaczy to nie jest praktyka, że po prostu my mamy w prognozach wieloletnich finansowych naprawdę rozbudowane że. I nie brałem tutaj, nie zmieniałem tych środków na działanie wieloletnich. Musimy to po prostu przeanalizować na najbliższej sesji, pozmieniamy. Bo oczywiście jak najbardziej byłoby bardzo dobrze, gdyby pan radny Jaszkowicz, jako radny miasta pomógł, pozyskał jakieś środki po uzyskaniu oczywiście tych badań i dokumentacji, ale my poza swoją drogą, będąc jako Rada Dzielniczymi, będziemy musieli zmieniać te plany długoletnie, tak żebyśmy po prostu nie mieli tego budżetu tak napiętego, że w pewnym momencie będzie tak, że jesteśmy w stanie zrealizować. Pani radna Ania Lapotkiewicz. Proszę Pani, ja odnośnie tej ulicy Połatkowica. Owszem, byłam obecna na tym spotkaniu. Wytłumaczenie Zikitu, a nie trafiają do przekonania, bo chociażby z tego powodu, że Zikit od przynajmniej 16 lat, bo od dotąd sięgał pamięcią, mówił, że się nic nie da zrobić i w tym wypadku rzeczywiście nic nie zrobił. Nie poczynił żadnych starań, żeby wyjaśnić sprawę, czy tam jest możliwość przebudowy, czy nie. Więc może najwyższy czas, żeby Zikit przestał się tłumaczyć, tylko wziął się konkretnie do roboty, to znaczy zrobił mu odkrytkę i coś trzeba z tym faktem zrobić. Dobrze, przepraszam bardzo Panią Radną. Nie ma w tej chwili żadnej opinii, która by mówiła, że tam rzeczywiście ta burzajka jest. Dokładnie. Jest lasu. A powtórę, nie możemy się podpierać bezradnością Zikitu. Dla mnie też wykazali się typową bezradnością urzędnika, który mówi, że nie można tego zrobić bez poparcia jakikolwiek w jakiejś powiedzmy dowodu. Dziękuję bardzo. Pan radny, zanim się... Ja mam, szanowni Państwo, takie wrażenie, że ulica Włodkowicka zależona jest od nastroju w humorze radnych. Ten temat Włodkowice już ciągnie się od dłuższego czasu. Ja już stałem się po ekspertem ruchów torfowych tej ulicy. Uważam, że przychylę się do słów Pani Anieli i myślę, że nastrojów dzisiejszych wszystkich radnych, że ta ulica powinna być wyremontowana i czy się temu komuś podoba, czy nie. I jeżeli nie przeznaczymy, tak, to będziemy dalej ćwiczyli i podtrzymywać za nic zbitu, a nie zrobimy takiego nic. Więc ja myślę, że nie merkujmy tu więcej dłużej na temat torfów, kurzajek i innych rzeczy, tylko zróbmy wszystko, żeby było to wyremontowane. Mogę pominąć to, że kurzajki itd. Zygmunt wspomniał również o takiej sprawie, że jeżeli oni zaczną remontować coś robić z tą ulicą, to może być problem z blokiem ulica 3, który już coś na takiej zasadzie. Potem przeprowadzimy tutaj analizę też. Okej, dobra, nie, bo to było bardzo racjonalne.
Dobrze, przepraszam bardzo, już mam pierwsze pan radny Rafał Wieś i pan Łukasz Mandur. I kończymy dyskusję. Drodzy Państwo, ja mam taki może apel. A po chyba z Zygitowy zróbmy tą ulicę po prostu. Pan Łukasz, pan... Czy nie jestem przeciwny, żeby wyprowadzić, ale uważam, że jeżeli jest jakieś zadanie wieloletnie, to powinno być zafinansowanie w następnych latach. To jest jeszcze jedna sprawa. Tam w terenie znajdują się również budynki należące do ZBK i należące do ZEO, że oni też jakoś powinni partycypować. Łukasz, chodź, prośbę, całe zdanie zabrał w głosowanie. Twoje zdanie zabierze głos. Dziękuję bardzo. Tutaj będzie za głosy. Przepraszam, procedujemy teraz poprawkę. Mam Dominika Jaśkowca. I paragraf pierwszy zmieniamy zakres rzeczowy zadania pod nazwą rozbudowaną. To było dyskutowane. Czytamy. Kto jest za poprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Proszę o przegłosowanie projektu uchwały wraz z poprawką, z przyjętą poprawką. Proszę, kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto się... Kto jest przeciw? Nie ma. Uchwała została podjęta. Nie, nie, dzisiaj byli na tej dużej kraju. Druk 200.